Witam serdecznie na moim kanale na YouTubie Marta Kucińska, Joga Piękna. Kochani, dzisiaj do Was przychodzę z nagraniem na temat tego, jak właściwie używać guasza i wałka. Jak efektywnie wykonać masaż, jak nie popełnić błędów, a przede wszystkim jak mieć pożądane rezultaty. Zacznę od tego, że absolutnie podstawowym akcesorium jest płytka guasza. Taka mniejsza guasza o kształcie serduszka, niektórym przypomina trochę to też stopę. Natomiast jeżeli mamy ten komplet uzupełniony o wałek, to możemy zrobić naprawdę bardzo fajny masaż o szerokim spektrum. Możemy także w tym wypadku zastosować innego rodzaju płytki, ale to będzie już tylko takie uzupełnienie i o tym Wam opowiem w dalszej części filmu. Oczywiście też bardzo Was proszę o wszelkie komentarze, będzie mi miło za wszelkie lajki otrzymane. Pomaga to w rozwoju mojego kanału i pozwalają mi wiadomości od Was wyciągać wnioski, w jakim kierunku iść dalej tutaj na kanale. Kochani, zaczynamy od tego, że zakładam, że posiadasz bądź będziesz posiadać być może po tym wideo płytkę guasza. Więc jeżeli jest taka podstawowa płytka, to do niej potrzebujemy kilku podstawowych zasad, nim rozpoczniemy masaż. Przede wszystkim cera musi być oczyszczona. Cera nie może być z jakimikolwiek stanami zapalnymi, więc jeżeli na przykład masz jakieś zadrapania, jakieś rany, strupy, być może bardzo nasilony trądzik, bądź też fazę aktywną trądziku różowatego, to w takich sytuacjach nie robisz masażu guasza. Jeżeli masz wystające pieprzyki, omijasz te pieprzyki podczas masażu. Absolutnie nie operujesz płytką w miejscu, gdzie są pieprzyki. Także choroby, stany zapalne organizmu, gorączka są wykluczeniem do masażu. Często też mówi się, że choroby autoimmunologiczne także wykluczają masaże. Dlaczego? Dlatego, że organ takim, jakim jest skóra, też jest organem silnie powiązanym z układem odpornościowym, więc jeżeli będziemy wzbudzać bardzo mocno procesy regeneracyjne w skórze, może to wpłynąć ogólnie na system autoimmunologiczny i choroby wynikające właśnie z zaburzenia tego systemu odporności mogą się nasilać. Dlatego tutaj bardzo ostrożnie i zawsze zalecam zapytać o to lekarza prowadzącego, czy nie ma żadnych przeciwwskazań do masażu. Kolejna kwestia to jest oczyszczenie skóry. Nigdy nie robimy masażu na zanieczyszczoną cerę, więc pierwszy krok oczyszczamy. Drugi krok, potrzebujemy tak zwanej warstwy poślizgowej. I co może być tą warstwą poślizgową? Może być to na przykład jakiś Twój krem, który jest tłusty. Może być to oliwa z oliwek, jeżeli Twoja skóra jest na przykład skórą suchą. Albo inny odpowiednio dobrany olej, bądź też na przykład gotowe mieszanki olejów, tak jak te, które występują u mnie w sklepie, czyli Ageless. Tutaj mamy olejek odmładzający, który jest mieszanką, albo na przykład czysty olej z opuncji, który przy okazji też wpływa na rozluźnienie napiętych mięśni, czyli troszeczkę jak toksyna botulinowa rozluźnia, oczywiście w sposób delikatny i naturalny. Drugą opcją, jeżeli nie chcesz używać poślizgu tłustego, z jakiegoś powodu tego nie lubisz, albo na przykład jest to poranek, potem potrzebujesz wyjść, nie chcesz sobie utłuścić włosów, to świetnym rozwiązaniem będzie na przykład żel do masażu. Żel firmy Apis w sklepie yogapiękna.com jest spory wybór i na takim żelu jak najbardziej też można zrobić masaż. Od czego zaczynamy? Jest tutaj na YouTubie też masaż omówiony u mnie na kanale, masaż płytką guasza. Ja dzisiaj go podam troszeczkę w innej formie, ponieważ będzie właśnie to w połączeniu z wałkiem i będzie to w połączeniu z wykorzystaniem płytek o innych kształtach. Jak dla mnie zawsze zaczynamy masaż od rozmasowania węzłów limfatycznych, tutaj w okolicy obojczyków, zataczamy kółeczka na zewnątrz, te kółeczka robimy nieduże, z bardzo umiarkowanym naciskiem, nie przesadzamy, ale też nie robimy takiego super delikatnego, niemalże nieodczuwalnego. Następnie przechodzimy do okolicy pod uchem i tutaj też na zewnątrz zataczamy kółeczka. Dobrze jest także rozluźnić kark, czyli łapiemy mocno w ten sposób kark,
tak jakby no, w ten sposób tutaj pokażę na przedramieniu i mocno rozmasowuję i robię to na dwie ręce. W tej chwili się odwrócę i Wam pokażę. Też w innych nagraniach to już było. W ten sposób rozmasowujemy. Co dalej? Teraz przechodzimy do nałożenia czy to oleju, czy właśnie żelu do masażu, w zależności od tego, co wybieramy. I rozpoczynamy masaż najpierw płytką, rollerem, dopiero później. Pamiętajcie, że zasadą podstawową jest to, że płytkę kładziemy pod kątem 45 stopni. To jest taki jakby ruch wymiatający. Nie tak, tylko lekko tak. I zaczynamy od ruchów, które mogą się zaczynać w ten sposób, czyli góra, dół. Rozmasowuję bok szyi. Potem ruchy od środka szyi na zewnątrz. Okolice tarczycy raczej omijamy. Jeżeli chcecie zacząć od dekoltu, to jak najbardziej też. I wtedy zaczynamy od środka i idziemy ku ramieniu i w stronę pachy. Także w ten sposób też można wymasować dekolt. Potem szyja, chyba że zaczynamy od szyi, to tak jak pokazałam w tych poprzednich krokach. Teraz podbródek. Większa krawędź idzie pod linię żuchwy. Wciskam tutaj też tak delikatnie, żeby właśnie dobrze rozmasować podbródek. Następnie koniecznie masujemy brodę. Tutaj bardzo dużo przykurczów powstaje wraz z wiekiem. Broda się zawija, powstaje zmarszczka poprzeczna na brodzie, więc aby tego uniknąć, rozmasowujemy płytką do dołu przy lekko otwartych ustach. I tą krawędzią policzki, zaczynając od bruzdy nosowo-warkowej i takim łukiem idziemy w stronę ucha. Robimy przynajmniej 10 takich przejść i następnie bokiem płytki schodzę tuż przy uchu, bokiem szyi do dołu, aby odprowadzić limfę. I mogę to zrobić w ten sposób od razu, albo najpierw kilkanaście tego typu ruchów, a potem kilka czy też kilkanaście bokiem. Strefa oka. Zaczynamy tą krawędzią od góry i przechodzę po linii oczodołu. Nie wchodzę na ruchomą powiekę. Tu jest ważne, żeby poślizg był naprawdę dobry. I to samo robimy pod okiem, też na linii oczodołu. Jeżeli obrzęk jest bardzo duży, mocno utrzymujący się, to również możemy zrobić w przeciwnym kierunku, wtedy tutaj przytrzymujemy płytkę, przytrzymujemy skórę leciutko, ją liftingujemy i płytka idzie do wewnątrz po linii oczodołu i tutaj aż do kącika oka i wtedy odprowadzamy limfę do węzłów, które są zlokalizowane z tej strony i potem robimy bardzo delikatnie taki ruch do dołu, ale bardzo delikatnie, żeby nie ściągać skóry, tylko po prostu wspomóc odprowadzanie limfy i następnie znowu do góry lifting i jeszcze raz bokiem do dołu. Lwia zmarszczka, zataczamy kółeczka, najlepiej tą ostrą taką krawędzią, kilka bądź kilkanaście w jednym kierunku, potem zmieniamy kierunek. I idziemy do czoła, od środka na zewnątrz i też lubią tutaj przechodzić przez okolice lwiej zmarszczki, przez okolice brwi, po to, żeby odprężyć napięte mięśnie, tak zwane marszczyciele i wtedy robię taki ruch na zewnątrz i idę tutaj w stronę skroni. Jeśli mamy dwie płytki, to możemy zrobić to jednocześnie na dwie strony, czyli o, w ten sposób. W ogóle, jeżeli ktoś posiada albo zamierza posiadać dwie płytki, to to jest cudowne rozwiązanie, dlatego że wtedy zaoszczędzamy czas i robimy ten masaż na dwie strony w tym samym czasie, więc można powiedzieć, że 50% czasu nam spadnie. I go po prostu sobie możemy wykorzystać na inne czynności, na przykład na jogę twarzy.
Dobrze, to są takie bardzo, bym powiedziała, podstawowe ruchy, które tutaj przedstawiłam. Tych ruchów, jeśli chodzi o guaszę, może być znacznie więcej. Ja prawdopodobnie przygotuję Wam takie odcinki, gdzie partiami będę pokazywać, jak rozmasowywać dodatkowo różne strefy twarzy. A teraz przejdę do uzupełnienia tego masażu wałkiem. Jeśli chodzi o wałek, to tutaj poślizg raczej nie powinien być zbyt duży, dlatego że ten wałeczek nie będzie się efektywnie nam obracał według własnej osi, tylko zacznie się ślizgać, więc odsączamy jakby nadmiar tego oleju, który został nałożony, lub też zdejmujemy w tym przypadku żel, który nałożyliśmy, i wtedy możemy sobie po zmyciu tego żelu nałożyć na przykład serum pielęgnacyjne i robimy taki masaż uzupełniający. Zaczynamy, jeśli od dekoltu, to sobie rozmasowujemy nadal ten sam kierunek, czyli od środka w stronę pachy, cały dekolt. Możemy też pomyśleć o ramieniu jak najbardziej, wtedy też limfatycznie tutaj wszystko będziemy sobie wzmacniać. To samo też można zrobić zresztą guaszą. Następnie szyja. Idziemy sobie kilkanaście razy ku górze, żeby wykonać lifting, a następnie od środka na zewnątrz. I potem bokiem schodzimy. Bardzo podobne zasady. Podbródek. Idziemy od jednego kąta żuchwy do drugiego. Potem takie ruchy od środka brody, cały czas w stronę ucha, liftingujące. Ten ruch jest taki po łuku. On nie jest na wprost, tylko ja robię taki ruch po łuku. Oko. W ten sposób. Od środka na zewnątrz i tu jeszcze możemy taką falkę zarysować. Odprowadzamy limfę w tę stronę i następnie pod okiem. To może być taki ruch, on też będzie w porządku. Albo robimy tak i z powrotem do dołu w tę stronę. Musicie zobaczyć, co u Was lepiej działa. Są dwie zasady. Ta taka bardziej znana, bardziej popularna mówi o tym, żeby odprowadzać limfę spod oka, jeśli się ona tam zbiera. W tym kierunku. Natomiast inna szkoła mówi o tym, żeby robić to w tę stronę, bo zarówno tu mamy węzły limfatyczne, jak i tutaj. Więc to, bym powiedziała, są takie niuanse, gdzie w zależności od tego, gdzie ten worek się bardziej pojawia, czy on będzie tutaj uwypuklony do granicy oczodołu, czy pod spodem. I ja zauważyłam ze swoich obserwacji, że jeżeli worek pod okiem jest uwypuklony w ten sposób i sięga granicy oczodołu, to lepiej robić ruchy na zewnątrz. Natomiast jeżeli zbiera się ten worek pod granicą oczodołu, tutaj już wchodzi na policzek, to lepiej się sprawdza masaż do wewnątrz. Ale musicie sobie to sprawdzić, zobaczyć, co lepiej u Was działa. Czyli możemy robić to albo tak, albo robimy w tę stronę i tutaj idziemy tak dosyć wysoko, aż niemalże do kącika oka. Przechodzimy do lwiej zmarszczki, rozmasowujemy ją intensywnie. Może być to góra-dół, może być to na boki. Następnie łapiemy jedną brew, tak jakbyśmy chciały tutaj rozciągnąć tę strefę, wygładzić i masuję od środka przez całą brew. Tak wchodzę tym wałkiem na brew i troszeczkę wyżej, tak? Większa końcówka. Ruchy takie prasujące. I też od środka na zewnątrz. I znowu przechodzę co jakiś czas bokiem twarzy, bokiem szyi, żeby odprowadzić nadmiar limfy. Do czego jeszcze możemy ten wałek wykorzystać? Możemy go wykorzystać do rozmasowywania bruzd nosowo-warkowych. Tutaj bardzo ważne w tym przypadku będzie rozmasowywanie boku nosa. Oczywiście robimy to wszystko symetrycznie na dwie strony. Bardzo lubię też ten wałek wykorzystywać tu, po to, żeby właśnie uruchamiać przepływ limfy. I tutaj też jest jeden z punktów młodości, który będąc pobudzanym będzie też wpływał na odmłodzenie twarzy. I tak samo tutaj węzły limfatyczne zlokalizowane w okolicy obojczyków. I teraz tak, guasza możemy robić takie mocniejsze, dłuższe masaże góra dwa razy w tygodniu, ponieważ one będą odprowadzać właśnie limfę, a nadmierne odprowadzenie limfy może spowodować efekt takiej wychudzonej, zapadniętej twarzy. Natomiast jeżeli chodzi o masaż samym wałkiem, możemy to robić codziennie i wtedy robimy taki krótki, pięciominutowy masaż, niezbyt intensywny, niezbyt silny. Jeżeli macie guaszę większą,
lub guaszę karbowaną, to tę guaszę możemy wykorzystać uzupełniająco i troszeczkę sobie ułatwić masaż, ale też spowodować, że ten masaż będzie bardziej efektywny. Na przykład taką dużą powierzchnią będzie łatwo wymasować dekolt. Po prostu obejmujemy większą część ciała za jednym jakby ruchem. Ta powierzchnia idealnie się będzie sprawdzać do masażu szyi, karku, co też jest bardzo istotne, jeśli chodzi o wygląd twarzy. Tak samo przecudownie będzie się nadawała na przykład do ramion czy do strefy pachy. Co jeszcze? Ja też lubię tę guaszę wykorzystywać do policzków. Chyba, że ktoś ma bardzo drobną twarz, to wtedy zdecydowanie będzie lepsza ta mniejsza. Bardzo lubię tę powierzchnię, ponieważ ona ma troszeczkę inny kształt niż ta, jak widzicie. Lubię ją wykorzystywać właśnie do masażu strefy pod okiem i do usuwania tutaj obrzęków. Tak samo tutaj bardzo mi pasuje ten kształt, jeżeli chodzi o linię łuku brwiowego. Natomiast guasza karbowana ma tutaj takie różne powierzchnie, które ja bym powiedziała, że tak naprawdę bardzo intuicyjnie sobie wykorzystujemy, gdzie nam będzie lepiej wchodziło w różnego rodzaju takie krawędzie, jak brwi na przykład, jak tutaj strefa pod nosem, czy właśnie linia żuchwy, a ta część, jak tarka taka właśnie karbowana, jest świetna do rozluźniania silnych napięć, takich dużych mięśni. Czyli w tym przypadku będzie to bardzo się sprawdzać w przypadku mięśnia skroniowego i takim zygzakiem zataczamy sobie właśnie takie linie i tutaj intensywnie masujemy. Przecudownie właśnie takie duże napięcia będzie likwidować. Tak samo na czole. Bardzo często brzuszce czołowe są mocno napięte i też możemy takim ruchem zygzakowatym tą częścią karbowaną rozmasowywać. Dodatkowo na przykład napięcia karku, napięcia szyi. Tutaj wszystko też możemy przy wykorzystaniu tej krawędzi. I co jeszcze? Żywacze. Żywacze, które mniej więcej tutaj mamy przy otwartych ustach. Masujemy, by zdjąć z nich napięcie. Jeśli chodzi w ogóle o sam wybór minerałów, bo tutaj pewnie Wam zaraz przychodzą takie pytania. Ja akurat tutaj mam z różowego kwarcu, tutaj mam tę większą płytkę z białego kwarcu. Jest tych rodzajów bardzo dużo, bym powiedziała, no może jakaś nie gigantyczna ilość, ale spora ilość minerałów jest wykorzystywana do wytwarzania takich akcesoriów. To jest kwestia bardzo indywidualna i tutaj na YouTubie też macie wideo na ten temat, jak dobrać minerał. Ja Wam powiem tak, dla mnie pierwsza kwestia to jest intuicyjna, czyli to, co nam się rzuca w pierwszej chwili w oczy, prawdopodobnie to jest to, czego potrzebujemy. Minerały działają dodatkowo. Najważniejszy jest masaż, odpowiednia technika, regularność i przyjemność z tego masażu. Natomiast na drugim planie dla mnie jest wybór minerałów, które jak najbardziej wpływają na nasz organizm, wpływają na naszą energetykę. Jak ktoś wierzy, to super, jak ktoś nie wierzy, to niech tylko wybierze to sobie po prostu, co mu dla oka jest przyjemniejsze. Ale tak jak wspomniałam, najważniejsza jest po prostu chęć i regularna praktyka. Wszystkie akcesoria, olejki, żele, o których mówiłam, jak i również inne masażery znajdziecie na stronie yogapiękna.com. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jeszcze raz bardzo proszę o informacje w komentarzach, o podpowiedzi co do następnych nagrań, o czym byście chcieli usłyszeć i oczywiście będzie mi miło za wszelkie polajkowania. Ściskam serdecznie. Pa, pa.